No do wieczór właśnie. Pokażę wam grzybki. Jak grzybki? Dobrze. Dobry. Taka kolacja. Bo to pięknie. No wcześniej trochę deszcz padał. Które rosną na pniach. Drzew, wiesz? No wiem. Jak spiłowane drzewo, tam wyrastają grzyby. Jak ja. Dobre. Uważaj, bo mogło być gorące. Z cebulką, z kiełbaską. Jesienne kolacje. To trzeba też odpoczywać raz na jakiś czas, a nie non stop to samo nagrywać. Tak to właśnie jest. Tak chcę wam właśnie powiedzieć. O, pozdrawiam czarną szprychę z Holandii. Może będzie oglądała na pewno. To właśnie jest. Nie chciało mi się nagrywać. Bo to ogółem to samo. Już trochę się polepszyło. Już nie ogółem. No raz się kłócimy, raz się kłócimy. To normalne, tak jak w życiu jest. Ale ogółem ciepło jest. Deszcz trochę popadł wczoraj. O, właśnie. No, pokażę koszulkę. O. Tak to właśnie była w życiu. Teraz jest lepiej, teraz gorzej. Ale trzeba nie trzeba narzekać. O. Dobrze z kiełbaską od razu. O, jeszcze mam obiad. O, to w lodówce. Karkówka. O.
to sobie podgrzeje. Takie to właśnie życie. Tata kolacja. No i miłego wieczoru życzę wam. Miałem lajta robić, ale może jutro. Zobaczymy, jak to będzie. Też to jest takie nagrywanie całe to, co tyle czasu to robię. To też, widzicie. Trzeba w jakiś sposób też odpoczywać. Coś innego nagrywać. Chociaż pokazałem wam, Krzysztof robił właśnie te grzybki, to nagrałem. Teraz siebie właśnie, jak spożywam ten posiłek. Sami widzicie, co jest. No i podjadłem. Kolacja taka. A pół zjadłem. No i życzę wam zdrowia. No trzymajcie się.